Siema, moi mili, z tej strony Maraz, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Grand Theft Auto 3. I okej, mamy trochę broni, amunicji przyda się w tej misji. Jedziemy do literki D wykonać jeszcze parę misji, chyba mianowicie trzy zostały, jeśli dobrze pamiętam. Może być wesoło, przydałaby się jakaś prostuczka i ustronne miejsce. O, jest, dobra. Chodź tu, Lachonie. Aha. No. Poproszę. Tak. Jasne. Okej, jedziemy do parku, to załatwić. Okej. No i pięknie. Będziemy mieć 125 HP na tę misję. Bo akurat coś mi się wydaje, że tu będzie HP potrzebne i to ostro. No. Chodź tutaj. No. Nie można dwóch wziąć? No. Dziękuję. Dobra, starczy tego dobrego. Okej, i teraz by się z bliska zdało skoczyć do Emanation po kamizeleczkę. Okej. Dziękuję za usługę. Możemy sobie przy okazji też kupić troszeczkę szmelcu. O, właśnie, kamizelka to jest to, co ja potrzebuję. A w sumie kocha też będę potrzebował w tej misji. Może być dosyć upierdliwa. Dobra, jedziemy po misję. Ogólnie ludziska, co robię takiego przy okazji? Podczas renderowania piszę scenariusz do gry z RPG Makera. Do tej gry, co jest w poradniku. No i troszeczkę będę musiał się przy tym napracować. Żeby nie było. Chociaż musiał napisać kilka pierwszych, no w sumie jeden cały prolog, żebym napisał. Gantry Fareo, dobrze, dziękuję. Bo akurat to znamy z poprzedniego odcinka. Przy próbie. Okej, musimy jechać na lotnisko. No i cóż, ludziska, myślę, że tak napiszę sobie dobrze sam prolog do gry. Myślę, że fajna historia z tego może wyjść. Do samego poradnika. Jeśli bym miał ludziska tworzyć własną grę, to na pewno. No nie wiem, co zrobię na zasadzie jakiegoś małego studia. Dlaczego? No z tego względu, że. No nie jestem w stanie na przykład napisać sam poprawnie gry, bo to trzeba się bawić w skrypty, nie wiem, no moc się opuszcza, w grafikę, okej, jedź, w grafikę, w muzykę, a jedna osoba to jest po prostu makabra, żeby to ogarnęła. Ja rozumiem, że są twórcy, którzy ogarnęli długie produkcje sami, no ale po prostu no, trzeba będzie się troszkę namęczyć, żeby zrobić własną grę. Ale na pewno to z poradnika to wam udostępnię tą gierkę w czasie produkowania. Niemach na ręcznym na lotnisku.
Okej, dziękuję. No tego już nie było. Okej. Ten tu spierdala. Niech sobie jedzie. A my się zajmiemy. Naszą ekipą. Tam federalni padli. Gdzie są Kolumbijczycy? Tak, wiem, że to jest kartel Kolumbijczyków. Ale chyba coś mi się wydaje, że jeszcze dwóch powinno być. Aha. No. Ry, co, będziesz próbował mnie trafić, tak? Dziękuję. Dobra, weźmy te paczki, co są w samolocie. Okej. Paczki zginęły. No, kto by pomyślał? Okej, jest ludziska teraz sposób na przejście tej misji. Musimy... pomalutku się z tą furgonem przemieścić. Bo tu akurat mogą nas atakować żołnierze kartelu. Więc to może być problem. Oni raczej będą obsadzeni na strategicznych takich wyjazdach. Zaraz zobaczymy, czy... faktycznie nie są w tych miejscach, już... to dobrze nie pamiętam. Chyba, że to nie jest ta misja. Okej, chyba to nie jest ta misja. Ale dobrze wiedzieć. Powiem, że jeden z eskortą furgonu. Tam trzeba będzie się troszeczkę namęczyć, żeby ją przejść. Dobrze by było skoczyć na furgon. Przy tamtej misji, bo wiem, że też była dosyć upierdliwa, jak ją przechodziłem chyba z kilka razy. I powiem wam, że właściwie to są... praktycznie sam koniec gry, bo tutaj zostanie nam... zostanie nam tę misję od tego gościa, od danego Loa. Loa, nie wiem, jak tam się wymawia. Te misje zostaną. Zostanie jedna od Roya, Rika. I będziemy już cisnąć ostatni wątek fabularny. Okej, okay, a to jest akurat ta jedna z główniejszych misji. W naszym wątku fabularnym. Coś wam powiem, że jest kurwa trochę za cicho. Nichotny. Tam siedzi skubaniec. Czemu ten kawałek strzela? I'm going to kill you. No tyle w temacie. Dlaczego ten kawałek strzela ciut wyżej, to ja nie wiem. Si bueno. Okej, zobaczmy, czy tu gdzieś tu nikogo nie ma. Patrzcie, są. No patrzcie, gnoja. Dziękuję.
Jednak się mi kawałek przydaje, dosyć mocno. Dobra. Ale fart. Okej. Dobra, lepiej troszeczkę to obadać ten teren. I'm going to kill you. Okej, dostał. O, nie mają te. Powiedzmy M16, M60, jakoś tak. Leżeć. Okej. Co to wszyscy? Nice. Już mi się podoba. Jak weźmiemy sobie M60, no 16 czy 60, nie wiem, jak to się tam mówi. Ale teraz scenka fabularna, akurat ją dobrze pamiętam. Ale się ukrył. Naprawdę nie słychać go, że zmierza do gniazda os. Wind w ogóle nie słychać. Nasza paniusia. No. No super. O. A suka. Fajnie się potoczyła fabuła, ładnie ich wyrobiliśmy. Pięknie. No niestety. Nie ma ugody w takich akcjach. Dobra. O, fajnie, chłopaki wpadli. Siema. Pożyczę sobie was wózek. Dobra, więc tak, idziemy wykonać zadanie. Dobra, włączę to radio. Przydałoby mi się wlecieć do Emonation. Siema. Bo oczywiście kamizeleczka. Oczywiście bierzemy wszystkim całą broń. Ogólnie ludziska nosi sobie zostać na sam koniec fabuły 2 miliony. Niby to się tak mówi, 2 miliony, ale to są tylko punkty w grze. Okej. Jedziemy do danego, tak? A tam była poczuszka, tak BTW. Tej kawiarenki internetowej. Trzeba było wlecieć, zacząć w co pogrywają, bo to chyba jest taki mały easter egg związany. Dobra, będziemy jechać po kolejną misję, to zobaczymy. Dobra, gdzie jest dany? Ile dasz mi za tą misijkę? 40 tysięcy? Tak mi się zdało. O, 50. Fajnie. Dobra, bierzemy kolejną. Akros Service. Escort Service, dobra. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Dobra, mamy go śledzić i go chronić. Siema.
No fajnie, już pierwsza stuczka. Jeździ po ludzku. Okej, wiem, że... No właśnie, sam jeszcze bym... Wiem, że jeśli wyprzedzimy furgon, bo ja teraz nie pamiętam tej trasy dokładnie, to będziemy mogli go chronić w miarę możliwości. Bo z tego, co się orientuję, on będzie jechał po moście. A czy mieliśmy wjechać do kawiarenki, się nie udało. Okej, jeśli skręcisz w lewo, to będę happy, nie? Musi w prawo. O, dobra, w lewo. Ale też wiem, którędy pojedzie nasz koleżka. Kurde, on będzie zmieniał teraz trasę cały czas. No właśnie, już się zaczyna. No kurwa, wypierdalaj. O, ładnie go wykiwał. Okej, chodź, 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 chodź. Okej. Dobra, pali się. Spoko. Tylko teraz, żeby nie wybuchł mi przy samochodzie. No, mamy spokój. Dobra, tędy jedziesz. Dobra, nie było tematu. No, trochę mi rozwali. Kurwa. Rozwalają wózek. No kurde. A, ty jedziesz tędy, tunelem. Ale to trochę go wyprzedzimy. To raczej drogi nie zmieni. Mhm. No, teraz pytanie, w którą stronę pojedzie, czy będzie... Nie, do portu on nie jedzie. No, może coś się zmieni w tym guście. Dobra. Jedzie w lewo. Kurwa, pod prąd się musiałem wrypać. To mi akurat pomogło. Dobra, rura, bo tutaj tak nic nie zrobię. U, ty w mordę. Wysopo, daj mi ten samochodzik. Jakie twoje dziecko? Dobra, jedzie van. Teraz pytanie, czy on pojedzie prosto. Brawo. Okej. Czemu tu pojechałeś do Portland? To mnie interesuje. A nie, dobra, myślałem, że jest Portland. Mhm. No jedziesz. Ty, jest. Dobra. Spadamy stąd. Tak, widzieliście, faktycznie są tutaj ten od kartelu. Dobra, miejmy nadzieję, że nie rozwalą tego.
Albo on sam się nie rozwali. Mhm. O fuck. Kurde, muszę go ubezpieczyć własnym ciałem. No i udało się. To za pierwszym zamachem. Jak miło. Dziękuję. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Dobra, no to jedziemy do... Skończymy tę misję u tego. Dona Low. Teraz pytanie, jak tu się kurwa jechało. Mhm. Okej, dostaliśmy zlecenie na telefon. Więc spoko, ja się to na razie nie będę przejmował. Na razie jedziemy na Havira. Zapisać postęp gry. Weźmiemy chyba bodajże ostatnie zadanie. Oddana. Pojedziemy wykonać misję u... Coś wam pokażę. O Jezu. Wykonamy misję u Roya, bo jego część musi przeeskortować na lotnisko. To też dosyć prosta misja. I resztę będziemy wykonywać misji chyba u Słuki, czy jak ona tam ma. Dobra, nauczymy się latać. Juhuu! O, już się wylądowaliśmy. Ładnie. Dystans. Rotacja. Pięknie. Okej, dlaczego ludzi skalę zapisać?